Ponad 100 zawodników z całej Polski zjawiło się na starcie pierwszego powiatowego maratonu górskiego. Ekstremalnie wycieńczającą trasę najlepszym udało się przebyć w niespełna 4 godziny. Ponad 40-kilometrowy bieg rozpoczął się w Głuszycy i prowadził przez Mieroszów oraz czeski Wiznow z powrotem na tereny Głuszyckiej Szkoły Podstawowej nr 3. Pierwszy maraton górski Ziemi Wałbrzyskiej przeszedł już do historii. Ekstremalnie długa trasa licząca 42,5 km oraz zróżnicowany teren pogranicza polsko-czeskiego o przewyższeniach rzędu 500 metrów sprawiły, że były to zawody tylko dla najbardziej wytrwałych. Pierwszą taką górą to był Jeleniec, później Waligóra, która była jest największym szczytem w Górach Suchych. Następnie już później wchodziliśmy na to K2 słynne, czyli na ten masyw graniczny i tutaj to tam zaglądałem na czas, to 13 minut trzeba było cały czas to podejście wykonywać. No i Ruprechtwiski Szpica, który tam rzeczywiście już rzuca na kolana wszystkich, no albo można inaczej powiedzieć na plecy. A później cały czas taki anglosaski moment, czyli góra, dół granicą. No i końcówka już taka była raczej lekko z góry. Graniczny czas dla zawodników maratonu został określony na maksimum 7 godzin. Najlepsi byli jednak w stanie przebiec trasę w niespełna 4. Pierwszy na mecie w kategorii Open mężczyzn pojawił się Mirosław Burzyński z czasem 3 godziny 42 minuty. Ze względu na to, że się cały czas biegnie skupionym i cały czas się gdzieś tam patrzy w dół, to ten czas bardzo szybko mija i człowiek nawet nie zauważa tego wysiłku. Oczywiście, że tak naprawdę mówi, że się biegnie, ale dużo się maszeruje, naprawdę dużo się maszeruje, także te zawody są naprawdę dla wszystkich. Tuż za zwycięzcą linią mety przekroczył nowicjusz w biegach maratońskich Daniel Chojnacki. Były to dopiero trzecie długodystansowe zawody tego sportowca. W dodatku od 10 kilometra trasy Chojnacki biegł, uwaga, ze skręconą kostką. Nie przeszkodziło to na tym, żeby przybiec na drugim miejscu, 5 sekund za pierwszym. Jestem bardzo zadowolony. Przepiękne zielone Sudety, w ogóle na to też liczyłem, bo nie znam za dobrze tych terenów. Przepiękne tereny, myślę, że dużo do odkrycia pod kątem rekreacji, zarówno roweru, jak i biegów. Myślę, że tu ciekawa przyszłość przed Wami w tym rejonie czeka. Maraton górski oprócz walorów czysto sportowych przyciągnął na teren powiatu wałbrzyskiego wielu turystów z całej Polski. Była to zatem doskonała okazja na promocję regionu oraz zaprezentowanie atrakcji i zabytków tej części Dolnego Śląska. I o to nam chodzi, żeby oni przyjeżdżając tutaj w te malownicze tereny ze swoimi rodzinami, z trenerami, często zostawali 2-3 dni, przyjeżdżają wcześniej przed maratonem, zostają dzień po maratonie, także i gospodarstwa turystyczne, i hotelarze tutaj z okolicy słyszę, że są zadowoleni. Pierwszy powiatowy maraton górski został sfinansowany z budżetu powiatu wałbrzyskiego i budżetu województwa, a patronat honorowy nad imprezą objęli Radosław Mołoń, wicemarszałek województwa dolnośląskiego oraz Robert Ławski, starosta wałbrzyski. Natomiast realizację tego przedsięwzięcia powierzono Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej w Wałbrzychu we współpracy z Wałbrzyskim Klubem Biegacza. Równolegle do biegu głównego odbył się również mini-maraton dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Impreza obfitowała również wiele atrakcji towarzyszących, jak występy artystyczne młodzieży oraz pokazy młodych sztangistów.